Wezwanie. Ciężka duszność. Przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, pukają do drzwi, otwiera im kobieta w średnim wieku. Wygląda całkiem nieźle. Tylko koleżanka pyta, gdzie ta pacjentka z dusznością? Kobieta mówi, to ja. To ja. Zdziwiona pyta, ale jak to pani? Pacjentka mówi, że ma duszność, bo saturację ma niską. Zdziwiona, w szoku pyta, ale na jakiej podstawie pani tak twierdzi? Pacjentka pokazuje pulsoksymetr, na nim wskazuje puls 70. Niestety to nie jedyna taka sytuacja, dlatego zapraszam Cię do wysłuchania tego wykładu, aby uniknąć sytuacji, która spotkała moją koleżankę i też spotyka wielu innych medyków. Cześć, nazywam się Mateusz Wawryszuk i jestem ratownikiem medycznym. Dzisiaj zapraszam Cię na krótki wykład poświęcony pomiarowi saturacji pulsoksymetrem. Jest to podstawowe badanie, które stosuje się rutynowo w pogotowiu czy w szpitalu, aby ocenić podstawowe parametry pacjenta lub monitorować jego stan. Teraz pandemia koronawirusa ma szczególne znaczenie, ale należy pamiętać, że ma pewne ograniczenie. Dlatego zapraszam Cię do tego wykładu. Dobrze, poznajmy trochę bliżej nasze urządzenie. Pulsoksymetr może być taki malutki, średni, zazwyczaj takich używamy w pogotowiu, albo wbudowany w defibrylator lub monitor. Zobaczcie, że tak naprawdę pod słowem pulsoksymetr kryją nam się dwa słowa. Puls i oksymetr, więc urządzenie będzie badało nam dwa parametry. Zwróćcie uwagę, na który patrzycie. SpO2 to jest właśnie nasza saturacja, APR to jest pulse rate, czyli po prostu nasz puls. O pulsie nie będę mówił, nie ma tutaj na tym poziomie większego znaczenia. Przejdźmy w końcu do naszej najważniejszej saturacji. Saturacja pokazuje nam procentową ilość nasycenia hemoglobiny tlenem. Badanie służy przede wszystkim do wykrywania i oceny hipoksemii, czyli niedotlenienia. A mówiąc prostszym językiem, pulsoksymetr po prostu sprawdza, ile mamy tlenu we krwi, co jest bardzo przydatne właśnie przy koronawirusie, który powoduje duszności. Urządzenie wykorzystuje zjawisko spektrofotometrii, które polega na pochłanianiu światła emitowanego diodami LED pulsoksymetru przez hemoglobinę utlenowaną i zredukowaną. A mówiąc prostszym językiem, pulsoksymetr świeci nam LEDami w palec, żeby sprawdzić, ile tam mamy tlenu. Zrozumienie tego procesu za chwilę nam się przyda, gdy przejdziemy do błędów pomiarów. Czasem się tak zdarza, że pulsoksymetr może również pokazywać nam na monitorze krzywą pletyzmograficzną. Ale jest to poziom zaawansowany, więc nie zwracaj na to uwagi. Dobra, przejdźmy do naszego pomiaru. W pierwszej kolejności naszego pacjenta lub siebie wsadzamy. Musi być wypoczęty. Wysiłek fizyczny, ruch może zaburzyć nasz pomiar. Następnie zakładamy klips. Nie tylko na palec u ręki, może też być to palec u nogi, może również to być małżowina uszna. Ważne, żeby dobrać też wielkość klipsa do wieku. Dla dorosłych będą większe, dla dzieci mniejsze. Następnie zastanawiamy się, czy coś mogło wpłynąć na nasz pomiar, czy coś nie zaburzyło go. A w kroku trzecim już odczytujemy ten pomiar i go interpretujemy, ale do tego przejdę za chwilę. Więc co może nam wpływać tutaj negatywnie na pomiar? Takim najczęstszym błędem, który zaburza pomiar saturacji, jest ruch. Drżenie pacjenta, ruszanie się. Kolejna rzecz to są paznokcie. Pomalowane, zwłaszcza na ciemny kolor lub jakieś hybrydy. Brudne paznokcie, zniszczona płytka lub mokre dłonie też nie będą pomocne. Wychłodzenie, hipotermia, zimne dłonie. Problemy krążeniowe, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia perfuzji. Tego naprawdę jest dużo. Nadmierne oświetlenie też nie będzie przydatne. Również gdy osoba jest zatruta tlenkiem węgla albo ma ciemny pigment skóry. Tego jest faktycznie dużo. Dlatego może dochodzić do błędów i niepotrzebnych obaw o własne życie. Dlatego ważne jest to, aby pomiaru dokonywały osoby, które są z tego po prostu przeszkolone. Ogólnie norma dla osoby dorosłej i zdrowej wynosi 95-98%. Dla osób powyżej 75 roku życia spada o 1 punkt procentowy. Ale na przykład, jeżeli ktoś byłby chory na POHP, ta norma będzie dużo niższa, a dokładnie będzie wynosić 88-92%. 90-93% przyjmuje się jako taką normę graniczną, gdzie można rozważyć tlenoterapię, ale nie jest ona konieczna. Dopiero poniżej 90% powinno zastosować się tlenoterapię.
To nie jest takie proste, dlatego istotne jest to, żeby te wyniki jednak interpretowali medycy, bo możemy tylko nabawić się niepotrzebnego stresu. Należy pamiętać, że saturacja jest badaniem pomocniczym, a najważniejsza jest obserwacja samego pacjenta. Obserwacja tego, czy ma duszność. Jeżeli nie ma duszności, saturacja jest niska, nawet 50, to może coś nie tak jest z tym urządzeniem i tylko niepotrzebnie możemy się zestresować. U mnie w szpitalu, gdzie pracuję, u wszystkich pacjentów z niewydolnością oddechową wykonujemy gazometrię krwi tętniczej. To jest najlepsze badanie, które dokładnie pokaże nam, ile tego tlenu jest we krwi. Stosujemy również skalę NEFS, która oprócz pomiaru saturacji liczy na przykład ilość oddechów, tętno czy temperaturę lub ciśnienie. Pomiar saturacji nie jest taki prosty i oczywisty, jakby mogło się wydawać. A kolejny problem to jakość samych urządzeń, które ostatnio kupowane są na masową skalę. Zobaczcie, tylko na 4 aukcjach ponad 15 tysięcy zakupów urządzeń za 20 zł. Dla przykładu historia mojego kolegi. Wezwanie do DPS-u, duszność. Przyjeżdżają na miejsce zdarzenia i faktycznie na pulsoksymetrze takim taniutkim, ich własnym, saturacja 65. Na ich medycznym z defibrylatora 94. Dobrze. Ogólnie uważam, że stosowanie pomiarów saturacji w warunkach domowych w pandemii ma sens, ale tylko wtedy, gdy robią to osoby przeszkolone, dobrymi, wysokiej jakości urządzeniami, a wynik interpretują medycy. Inaczej może to spowodować niepotrzebny stres, jak i również niepotrzebne wezwanie karetki. Dobrze. To byłoby tyle. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie mojego wykładu. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, pisz w komentarzach albo bezpośrednio na mój adres mailowy. A jeżeli Ci się podobało, zapraszam do subskrybowania kanału. Życzę Ci dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!